I ponownie z Zatoki Szarońskiej witają Państwa Waldemar Heflich i Dominik Rzycki. Ta wywrócona żaglówka to wywrotka ze szczęścia. Tak cieszą się Sofia Bekatoru i Emilia Solufa, zwycięzczynie, złote medalistki olimpijskie w klasie 470 kobiet. Wielka radość Greczynek, żeglowały rzeczywiście fantastycznie. Wygrały 5 z 10 wyścigów. Od początku nadawały ton walce, kontrolowały przebieg wszystkich wyścigów. Dominiku, wielkie gratulacje. Greczynki chyba doskonale znały ten akwen. Tak, widać, że żeglowały tutaj na swoim terenie, że mają tutaj każdą zmianę wiatru opanowaną praktycznie do perfekcji. Popełniały bardzo mało błędów, a w żeglarstwie ten, kto popełnia najmniej błędów, ten wygrywa. Mam też dobrą wiadomość. Dla nas trwa 10. wyścig w klasie Fin. Prowadzi Ben Ensley, jest w tych regatach rzeczywiście fantastyczny. Na drugim miejscu żegluje Mateusz Kusznierewicz. Rafael Trujillo z Hiszpanii jest na 6. miejscu. Na 20. ten bardzo groźny Emilios Papatanasiu, a na miejscu 3. Carlo Curet. Wyścig Fina zakończy się mniej więcej za 40 minut. Wiatr jest coraz silniejszy. Oczekują na start reprezentanci w klasy Mistral. Przypomnę, Miarczyński, Klepacka. Rozpoczął się już wyścig Lasera. Od rana obserwujemy na Zatoce Sarońskiej wiatr, który dziwne chałupce kręci. Dziwne, ale wiatr w 100% w sumie sprawdził się z podaną nam dzisiaj prognozą. Rano rzeczywiście praktycznie nie wiało, to były bardzo słabe wiatry dochodzące do maksymalnie do 2 Boforta z południowego zachodu. Kilkadziesiąt minut temu wiatr skręcił w lewo, na południowy wschód i wieje teraz z prędkością nawet do 4 stopni w skali Beauforta. Oczywiście jesteśmy za tym, aby ten siła wiatru wzrastała z każdą chwilą, bo przypomnę, Przemysław Miarczyński lubi wiatry silne, porywiste. On jest liderem po 3 wyścigach, zajmuje 1. miejsce, za nim jest Kaklamanakis, 3. Brazylijczyk Santos, a Zosia Klepacka zajmuje 6. miejsce. Maciek Grabowski, który właśnie rozpoczął swój kolejny 7. wyścig, zajmuje 11. miejsce. Przypomnę, wczoraj żeglował doskonale, zajął 2-3 miejsca. A my jeszcze przez moment popatrzmy, jak cieszą się Greczynki ze zdobycia złotego medalu. One specjalnie dla fotoreporterów i kibiców wywróciły swój jacht. Stanęły na dnie jachtu i cieszyły się ze złotego medalu. My z pewnością przekażemy Państwu jeszcze jeden komunikat z Zatoki Sarońskiej. Miejmy nadzieję, że doczekamy się i my tak wspaniałych chwil, na które długo, długo czekali Grecy. Dziękuję za uwagę. Waldemar Heflich i Dominik Rzycki. Tyle na razie. Waldemar Heflich i Dominik Rzycki z Agios Kosmas z wód Zatoki Sarońskiej. Informacja dzisiejszego popołudnia jest taka, że polscy siatkarze przegrali dzisiaj 0-3 spotkanie z Francją, swój 3. mecz podczas turnieju olimpijskiego za kilkadziesiąt minut. Naszymi gośćmi tutaj w ateńskim studiu będą Stanisław Gościniak, trener naszej reprezentacji, i Andrzej Stelmach. Czekamy na nich z niecierpliwością, a teraz przenosimy się już na stadion z 1896 roku, Panathinaiko, marmurowy stadion w centrum Aten. Tam trwają ćwierćfinały turnieju łuczniczego, dziś rywalizują w turnieju indywidualnym panowie. Komentuje Ryszard Łabędź. Witam Państwa z toru łuczniczego. 3. ćwierćfinał łuczników Igrzysk Olimpijskich w Atenach i fascynująca walka 2 pokoleń łuczników. Oglądany w tej chwili niespełna 17-letni łucznik z Australii, Team Cuddihy, a jego rywalem jest o 12 lat starszy, strzelający w tej chwili swoją 5. strzałę w konkursie ćwierćfinałowym, Koreańczyk Park. I Koreańczyk trafia teraz 9. I na razie po 5 strzałach prowadzi właśnie Koreańczyk jednym punktem, 47-46. Team Cuddihy, wielkie objawienie łucznictwa. Nie ma już medalistów olimpijskich z Sydney, a tam przecież Australia święciła w turnieju indywidualnym mężczyzn wielki triumf, bo wygrał właśnie Australijczyk Simon Payweather. Payweather odpadł tutaj w Atenach, w pierwszej rundzie.
ale godnie stara się go zastąpić ten, mówiłem, 17-letni Tim Cuddihy. To jest wielkie objawienie. On strzela, w zasadzie rozpoczął karierę właśnie taką poważną, zafascynowany osiągnięciem Mayweathera, kiedy miał 13 lat, zaczął strzelanie z łuków, jak miał 11 lat, ale na poważnie zajął się łukami właśnie po sukcesie Mayweathera w Sydney. Mamy za sobą w tej chwili 6 strzałów i remis po 56. Pierwsza seria również była remisowa po 28 i o wszystkim rozstrzygną 3 ostatnie strzały od ćwierćfinałów. Łucznicy rywalizują już na dystansie 12 strzelań, a więc nie 18, tak jak było w 1:32 i w 1:16 finału. Od ćwierćfinału do samego finału rywalizacja toczy się na 12 strzałów. Na razie 56-56, dwie serie początkowe Cuddihy'ego znakomite, dwie dziesiątki, potem ta jedna ósemka, która wpadła w trzecim strzelaniu i osłabiła, bo prowadził na początku rywalizacji właśnie Cuddihy. Cuddihy na ostatnich Mistrzostwach Świata w 2003 roku zajął czwarte miejsce, jako 16-latek zajął czwarte miejsce w gronie seniorów podczas Mistrzostw Świata w Nowym Jorku. Na tychże samych Mistrzostwach Świata Kyung Mo Park był 10, a więc rywalizacja tych zawodników toczy się już od tamtego roku. No i Cuddihy ma za sobą bez przerwy pasmo sukcesów, bo jeśli wygrywa wielkie zawody w gronie seniorów, to nie dziwne również, że jest aktualnym mistrzem świata juniorów. Jeszcze jeden strzał, ale tym razem już widać, że każde wypuszczona strzała ma swoją wagę. Tu jest rywalizacja o wejście do strefy medalowej, o wejście do pierwszej czwórki turnieju olimpijskiego w Atenach. Za chwilę, jak skończą ci łucznicy rywalizację, przedstawię sytuację, bo już dwa ćwierćfinały za nami. 9 punktów trafia w tej chwili Tim Cuddihy. On już w tej chwili, jako 17-latek, mówi, że jest zawodowym łucznikiem. Park, 29 lat, nie uczestniczył w drużynie. 10 punktów i punkt przewagi na dwa strzały do końca rywalizacji Koreańczyka. On nie brał udziału w igrzyskach w Sydney. Tam Koreańczycy wygrali w innym składzie, Kim, Yang i Oh. Parka wtedy nie było w drużynie, która sięgała po złoto drużynowe w Sydney. W tym roku w Atenach Koreańczycy również należą do faworytów turnieju drużynowego, ale ten turniej drużynowy dopiero w sobotę. Myślę, że i Australijczycy, i Koreańczycy będą chcieli zdobyć medal. Świetnie, w samo centrum trafia Cuddihy i stawia ciężkie warunki dla Parka. Ale to jeszcze po poprzednim 10 strzale tracił do Koreańczyka 1 punkt. Czym odpowie w tej chwili Park? 9, a więc mamy dramatyczną sytuację. Ostatni, 12 strzał. Obaj łucznicy mają po 75 punktów i ostatni strzał Cuddihy.